Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiejszy temat jest dosyć nietypowy, a wynika on z tego, że zapytałam się Was w ankiecie na Instagramie, czy kiedykolwiek słyszeliście o przedstawicielce płci pięknej, choć właściwie to jest dyskusyjne, która płci jest piękniejsza. No bo to zależy od naszych preferencji. W każdym razie spytałam się, czy słyszeliście o takiej przedstawicielce, która była fanką nekrofilii. Większość z Was zaznaczyła, że nigdy o takiej sprawy nie słyszała, to było bodajże 90 ileś procent. Także doszłam do wniosku, że mimo, iż historia ta jest tajemnicza, a właściwie więcej w tej sprawie nie wiadomo niż wiadomo. To postanowię Wam opowiedzieć historię Karen Gwini, która w latach 80. i 70. zaszokowała opinię publiczną swoimi preferencjami, jeżeli chodzi o uprawianie miłości. Bo, jeżeli oczekujecie, że Karen żałowała tego, co zrobiła, to moi drodzy, nie, nie żałowała. Zapraszam do wysłuchania opowieści. Dlaczego to robię? Dlaczego? Dlaczego? Ze strachu przed miłością, przed relacjami? Żadna relacja nigdy nie bolała tak mocno jak to. To wszystko jest do bani. Jestem szczurem z kostnicy, a to jest moja nora. Być może nawet mój grób. Słowa, które właśnie usłyszeliście, to chyba jedyny znany fragment aż stronicowego listu, który zostawiła Karen Grinni, bohaterka dzisiejszej opowieści. Trafnie on ujmuje uczucia, jakie targały wówczas dziewczyną, gdy pisała ten list miała zaledwie 23 lata, ponieważ tak właściwie nie znamy jej dokładnej daty urodzenia, a zaledwie rok, i był to rok 1956. Cała historia zaczyna się 17 grudnia 1979 roku, kiedy to Karen Greenley, która pracowała jako pomocnik w domu pogrzebowym, miała przewieźć ciało z tegoż domu pogrzebowego, który znajdował się w Sacramento w Kalifornii, na cmentarz, gdzie miały odbyć się uroczystości pogrzebowe. Jednak furgonetka, w której była trumna z ciałem 33-letniego Johna Merkurego, nigdy nie dotarła na miejsce. Podobno Karen nawet nie miała zamiaru zrobić tego, co uczyniła. Z początku chciała po prostu przewieźć ciało Johna tam, gdzie miało zostać pochowane, ale gdy w trakcie jazdy w pewnym momencie zobaczyła przez przednią szybę. Majaczące w oddaję sywetki żałobników, podjęła spontaniczną decyzję. Wcisnęła pedał hamulca, zahamowała i zawróciła z całym impetem. Jak możecie się domyślić, ciało Johna Merkurego nigdy nie dotarło na swoją uroczystość pogrzebową. Niespełna 23-letnia Karen Greenley, ciało 33-letniego Johna Merkurego a także furgonetka domu pogrzebowego zostały znalezione kilka dni później w Allegany w Sierra Canty. Co właściwie działo się w tym czasie, tego nikt nie wie. Wiadomo jednak, że przy nieprzytomnej Karen, która próbowała odebrać sobie życie, znaleziono list pożegnalny. A zawartość tego listu była szokująca, ponieważ kobieta przyznała się do tego, że jest uzależniona od uprawiania miłości ze zwłokami i tak właściwie robiła to już z około 20 albo 40 ciałami, i w tym przypadku również nie potrafiła się powstrzymać. Wkrótce dziewczyna jednak doszła do siebie, a dr Robert Rochelle, który wykonał jej płukanie żołądka, stwierdził u niej głęboką depresję. Jak możecie się spodziewać, gdy cała sprawa wyszła na jaw, była to gigantyczna bomba, zarówno dla prasy, jak i dla najbliższych, najbliższych Johna i najbliższych Karen. Rodzina Karen tak naprawdę odwróciła się od niej, tak samo jak i środowisko, chociaż jeden z jej kolegów po fachu, który potem zeznawał w jej procesie, rzeczywiście starał się być na tyle obiektywny, na ile mógł, aby Karen nie szkodzić. Natomiast rodzina Johna Merkurego była w ogromnym szoku. W końcu przybyli w żałobie pożegnać najbliższą ich sercu osobę, a tu nie dość, że ciała tej osoby wcale nie było, to jeszcze najprawdopodobniej zostało ono zbeszczeszczone w tym czasie, kiedy oni czekali w napięciu, nie wiedząc co się dzieje. Co ciekawe, nekrofilia nie była nielegalna w stanie Kalifornia w tamtym czasie. Dlatego grziny nie groziło zbyt wiele. Została oskarżona jedyne, jedynie o kradzież e, samochodu domu pogrzebowego, a także o zakłócenie pogrzebu i właściwie skończyło się to dosyć niskim wyrokiem, bo musiała ona zapłacić grzywnę w wysokości 255 dolarów, a także spędzić 11 dni w więzieniu. Aczkolwiek potem czekały ją jeszcze dwa lata w zawieszeniu i podczas tego zawieszenia musiała się udawać na obowiązkową terapię. Można by więc dojść do wniosku, że dziewczynie się upiekło, ale tak właściwie to nie do końca, ponieważ Marian Gonzales, matka Johna Merkurego, doszła do wniosku, że całe to zdarzenie zostawiło Nieodwracalną rysę na jej psychice, i przez tą rysę właśnie musi ona pozwać e, kobietę, która zniszczyła tak naprawdę ostatnią drogę jej syna, na niebagatelną kwotę miliona dolarów. Ten proces okazał się o wiele bardziej emocjonujący od pierwszego procesu, i trzeba przyznać, że nie był on przyjemny tym razem dla nikogo. Ponieważ na przykład obrona powołała psychiatrę, który wydał opinię, że matka Johna nie mogła być zrozpaczona z powodu tego, co się stało, tak bardzo jak twierdzi, ponieważ miała ona w swojej historii chorobowej um, epizody depresji, a także alkoholizmu, które sprawiały, że cały ten wpływ tych sytuacji nie mógł być, w opinii tego psychiatry, tak ogromny, jak kobieta sądziła. Podczas tego samego procesu, też jak już wspominałam, na właściwie korzyść Karen zeznawał jej kolega po fachu, który twierdził, że nie ma powodu, aby podejrzewać, że Grinnie w ogóle podczas tej małej eskapady i ucieczki z ciałem Johna mogła się dopuścić aktów seksualnych z jego ciałem. Ponieważ była ona cicha i kompetentna, a w ogóle takie skłonności w ich branży zdarzały się bardzo rzadko. Co ciekawe, ten kolega nazywał się Richard Kapuściński, także jest to dosyć swojsko brzmiące polskie nazwisko. I w sumie ten drugi proces zakończył się wyrokiem, ale z powodu wyrokiem pozytywnym to znaczy pozytywnym dla tego, który pozywał kobieta, czyli dla matki. Jona Merkurego, jednak kwota, którą zasądzono na jej korzyść, była o wiele mniejsza niż ta, o którą kobieta walczyła, w związku właśnie z tymi wszystkimi różnymi wątpliwościami, m.in. ze względu na tę całą opinię psychiatry, a także na opinię kolegi po fachu, Karen, i w sumie kobieta wywalczyła 117 tysięcy dolarów, więc właściwie też całkiem niezła sumka za to, co się stało. No, właśnie, a czy to, co się według matki Johna stało, naprawdę miało miejsce, moglibyśmy właściwie trwać w takim trochę niedowierzaniu, trochę zastanowieniu po dziś dzień, gdyby nie to, że 5 lat od procesu w roku 1987 Greenlee udzieliła bardzo szokującego wywiadu do książki o bardzo ciekawym w tłumaczeniu na polski tytule, Apokalipsa kultury, która została opublikowana przez Feralhouse. House. Sam ten wywiad zresztą też miał całkiem niezły tytuł. W oryginale było to Unrepentant Necrophile, a na polskim możemy to przetłumaczyć albo Nieskruszony Nekrofil albo Zatwardziały Nekrofil. I w tym wywiadzie kobieta opowiedziała o wszystkich swoich skłonnościach, a także o swoim własnym spojrzeniu na te wydarzenia, które miały miejsce, a także zdradziła Parę rzeczy, które działo się przed tą wielką akcją ze skradzeniem samochodu. I wydaje mi się, że wywiad ten jest na tyle interesujący, że najlepiej będzie, jeśli po prostu przeczytam Wam niektóre jego fragmenty, które uznałam za najciekawsze. Niestety, wywiad ten jest dostępny tylko w języku angielskim i w jakimś takim słabym, wrzuconym w translator tłumaczeniu na język polski. Gdzie nie do końca jest zachowany kontekst, dlatego też wybaczcie mi wszelkie błędy językowe, ale postarałam się właśnie te fragmenty, które wydają mi się najbardziej kluczowe, przetłumaczyć sama. Także myślę, że jest to niezwykłe spojrzenie w głąb umysłu osoby, a także ostateczne wytłumaczenie tego, co się stało, zarówno w roku 1979, jak i troszeczkę wcześniej. A no i z góry zaznaczam, że ten wywiad jest dla osób o mocnych nerwach. Pytanie, które jest najczęściej zadawane, to jak ona to robi? Tak, to jest właśnie to pytanie. Ludzie często zastanawiają się, nawet ludzie, którzy wydają się na początku całkiem w porządku i mieć otwarte umysły, jak ja to robię, a potem kiedy rzeczywiście im opowiadam, to odpowiadają: Hmm, to jest interesujące, a następnie już nie chcą mieć ze mną do czynienia za dużo. Właściwie to mi nie przeszkadza, aby mówić ludziom, jak ja to robię. To nie ma dla mnie znaczenia, ale każdy, kto właściwie jest w jakiś sposób zaznajomiony z życiem seksualnym, nie powinien o to pytać. Ludzie zawsze mają błędne pojęcie na temat tego, że aby uzyskać jakąś satysfakcję seksualną, musi być penetracja. Przecież to jest w ogóle niedorzeczność. Najbardziej wyraźliwa część kobiety przecież jest z przodu. I to właśnie ta część musi być stymulowana. Poza tym są różne, różne najróżniejsze aspekty seksualnej ekspresji. Można się dotykać, może to być 6-9, a można tylko trzymać ręce. To ciało zresztą tylko tam leży, ale to jest właśnie to, co sprawia, że jestem szczęśliwa. Zimno, aura śmierci, zapach śmierci, a także wszystkie pogrzebowe rekwizyty. To składa się na niezwykłą atmosferę. Zapach śmierci? Tak, zapach śmierci jest bardzo erotyczny. Poza tym jest zapach śmierci i są inne zapachy śmierci. Jeśli na przykład przywożą ci ciało, które pływało w zatoce w wodzie przez dwa tygodnie, albo ofiarę, ofiarę pożaru, to nie za bardzo, przecież to jest pociągające. Ale na przykład takie ciało, które jest świeżo zabalsamowane och, to już zupełnie coś innego. Poza tym, jest jeszcze kwestia tego, jak podoba mi się krew. Kiedy jesteś na górze takiego ciała, to ona ma tendencję, aby wypływać przez usta, pełną pasji i miłość. Ale żeby to zrozumieć, chyba po prostu trzeba tam być. Tak mi się zdaje, ale przecież ostatnio szaleje AIDS. To jest właśnie powód, dla którego nie próbowałam niczego ostatnio. Oczywiście, że i teraz znalazłabym jakiś sposób, aby dostać się do jednego z domów pogrzebowych, ale grupa osób, która jest dla mnie najatrakcyjniejsza, czyli młodych mężczyzn około 20, to jest właśnie grupa najbardziej narażona na zakażenie wirusem, dlatego na razie nic nie próbuję. A czy zjawiałaś się na pogrzebach swoich kochanków? O tak! To było bardzo proste, kiedy pracowałam w domach pogrzebowych, jeździłam na cmentarz z rodziną i właściwie to moim zadaniem było to wieść tam ciało. Mogłam więc spokojnie przeżywać żałobę razem z innymi członkami rodziny, tylko że oni płakali z rozpaczy, a ja płakałam z pasji. Kiedy po raz pierwszy zdałaś sobie sprawę ze swojej nekrofilii, to było coś, co ciągnęło się za mną całe życie. Jak byłam mała, to urządzałam pogrzeby dla swoich zwierzątek, i miałam taki mały cmentarz zwierzęcy. Mieszkałam w małym mieście i grill strażaków odbywał się zazwyczaj blisko domu pogrzebowego. Aby pójść do łazienki, dzieciaki musiały pójść właśnie do tego domu. Ja lubiłam chodzić tam do łazienki i potem niby się gubić, aby móc sobie chodzić swobodnie korytarzami. Nie byłaś przestraszona, jak inne dzieci? Nie, uwielbiałam to, byłam bardzo ciekawa. Dlatego też chodziłam sobie po tych korytarzach. Czy brakuje ci pracy w domach pogrzebowych? O tak, ogromnie. Nawet gdybym nie była nekrofilem, to i tak uwielbiałabym pracę w kostnicy. Uwielbiam balsamować ciała i wszystko. Poza otyłymi ludźmi no, otyli ludzie to nie jest nic przyjemnego, szczególnie jeśli wcześniej mieli autopsję. A jakie są najdziwniejsze przypadki, jakie spotkałaś podczas swojej pracy w domu pogrzebowym? Hmm. Był tak jeden dzieciak, który wyleciał z samochodu, kiedy jego matka robiła zakręt, no i niechcący przejechała mu przez głowę. Inny dzieciak zakrztusił się maszynką do nabijania papierosów. Jeden mężczyzna za to chciał popełnić samobójstwo, Strzelając do siebie z pistoletu, tylko że był to pistolet na kulki, <gryw> dlatego musiał strzelać do skutku kilkanaście razy, ale w końcu mu się udało. Był też inny mężczyzna, którego przygotowywałam. Był to transwestyta, który jakimś cudem udosił się własnymi pończochami. Podejrzewam, że nie chciał sobie odebrać życia, tylko chciał osiągnąć intensywny orgazm, no ale niestety nie udało mu się. Zresztą nie był pierwszym, który popełnił taki błąd. Stwierdzenie, że w tym zawodzie nie ma nekrofili to kłamstwo. Absolutnie. Nekrofilia jest bardziej częsta niż ludzie w ogóle mogą sobie wyobrazić, a domy pogrzebowe po prostu tego nie zgłaszają. Zresztą było takie miejsce, do którego się wyłamałam i ja wiem, że oni stawali sobie sprawę, że coś jest nie tak. Właściwie to mnie złapali, ale pozwolili mi odejść. W innym miejscu, w którym pracowałam, był taki koleś, który podszedł do mnie i powiedział: Ktoś robił coś podejrzanego z ciałem. Wygląda, jakby ktoś chciał je po prostu przelecieć. A ja powiedziałam: O rany, naprawdę? I myślę, że potem się domyślił, że to ja. I ja wiedziałam, że oni wiedzieli, już teraz wiem. Był też mężczyzna, z którym pracowałam i. Przyłapałam go, jak podciągał spodnie w pokoju, w którym przygotowywaliśmy ciała. Powiedział, że jedynie oddał mocz do spływu, który znajdował się na stole sekcyjnym. Powiedziałam do niego: Nic nie powiem, jeśli ty też nic nie powiesz. Wspomniałaś, że złapano cię w trakcie aktu nekrofilii. Tak, próbowałam odebrać sobie życie i mieszkałam bardzo blisko od tego jednego domu pogrzebowego. Zdecydowałam się, że pójdę do mauzoleum i spróbuję znów odebrać sobie życie. Mauzoleum miało drzwi, które łączyły mauzoleum z kostnicą, i gdy tam siedziała, naprawdę załamana, wyciągnęłam moje plastikowe prawo jazdy i zaczęłam manipulować przy zamku. Ku mojemu zdziwieniu, drzwi się otworzyły, Dlatego weszłam do środka, do pokoju przygotowań, i akurat leżało tam ciało. Miałam trochę zabawy. Zrobiłam, co miałam i w ogóle zapomniałam, że miałam pomysł, aby odebrać sobie życie. Swoim współlokatorom w domu, w którym w tamtym czasie mieszkałam, powiedziałam, że poszłam na noc do znajomych. Wracałam do tego miejsca kilka razy. Czasami nie było żadnych ciał, więc wracałam z powrotem do domu. Zazwyczaj wchodziłam tylnymi drzwiami. Jakiś czas później wślizgnęłam się tam ponownie i właśnie byłam w trakcie robienia swojej rzeczy na stole, kiedy poczułam, że ktoś jest blisko. Następnie usłyszałam ludzi, którzy szli korytarzem. Cichutko zaskoczyłam ze stołu i narzuciłam prześcieradło z powrotem na ciało. Moje ciuchy były w nieładzie. Miałam krew na sobie i wszystko inne i muszę przyznać, że był to przypadek, gdzie była autopsja, także ach. Nieokoło stała otwarta trumna, dlatego pobiegłam i schowałam się za nią. Wiedziałam, że nie mogą mnie widzieć, ale mogą zobaczyć moje nogi. To był mężczyzna i kobieta. Stali tam i mówi: Kim jesteś, co tutaj robisz?. I wtedy jedno z nich powiedziało: Ty idź po broń i zadzwoń po funkcjonariuszy, a ja tutaj zostanę. Wiedziałam wtedy, że mam tylko jedną szansę, więc pomknęłam na zewnątrz i uciekłam. Znałam rozkład pomieszczeń, więc po prostu pobiegłam w dół korytarzem i wybiegłam na cmentarz. W tamtym czasie miałam jeszcze znajomego, który pracował w tym domu pogrzebowym. Powiedział do mnie: Słuchaj, ktoś wyłamał się do naszego domu pogrzebowego. Wszyscy wiedzą, że to ty. I po tym całym zdarzeniu założyli alarm. Myślę, że zadzwonili poglinie, ale kiedy przyjechali, zmienili zdanie, bo nie chcieli robić afery. Zależało im na prestiżu miejsca. To musi być frustrujące, kiedy ludzie mówią, musimy cię wyleczyć, musisz być taka jak my. O, jest bardzo frustrujące. Przez chwilę myślałam, tak, to nie jest normalne, dlaczego nie mogę być jak inni. Dlaczego ja nie odnajduję się w tym, co tak bardzo pasuje innym osobom? Przechodziłam swoje osobiste piekło i w końcu zaakceptowałam siebie i dałam sobie sprawę, że to jestem po prostu ja i to jest moja natura, i równie dobrze mogę się po prostu nią cieszyć. Tak naprawdę jestem załamana, kiedy próbuję być kimś, kim nie jestem. Po 1979 roku, kiedy miałam zawiasy, Częścią tego było wymaganie, bym stawiała się regularnie na terapię. Spotkałam bardzo miłą pracownicę socjalną. Była w porządku. Nie oceniała mnie. I im dłużej rozmawiałyśmy, tym bardziej zdawałam sobie sprawę, że nekrofilia to jest to, co ma dla mnie sens. Jedynym powodem moich problemów ze sobą było to, że nie mogłam siebie zaakceptować, bo wciąż starałam się przeżyć życie według standardów innych. Ci ludzie, którzy próbowali mnie zmienić, tak naprawdę mi pomogli, bo dzięki nim zrozumiałam, co tak naprawdę jest dla mnie ważne. Z gabinetu terapeuty udawałam się prosto do domu pogrzebowego. To nie działało, moi drodzy. Myślę, że po odsłuchaniu tych szokujących fragmentów wywiadu z Karen, macie już mniej więcej ogólne pojęcie, co się działo w głowie Karen i jakie podejście do tego wszystkiego miała. Zupełnie inne niż w tym liście, który czytałam Wam na początku, to znaczy jego fragment, ponieważ zaakceptowała siebie i ba, nie wstydziła się tego, jakie ma preferencje i mówiła o nich głośno. Z fragmentów, których nie przeczytałam tego wywiadu, zresztą podlinkuję Wam go pod spodem, zarówno wersję oryginalną, jak i wersję do tego trochę nietrafnego tłumaczenia, z tego wywiadu wynikało, że kobieta po pierwsze, pracowała w wielu miejscach wcześniej i wylatywała z każdego z domów pogrzebowych po kolei, ponieważ ludzie się orientowali, co ona tam wyprawia. Ponadto, nawet jak nie była w nich zatrudniona, to miała tendencję do włamywania się tam z powrotem, aby z ciałami sobie obcować. Dodatkowo, myślę, że najbardziej znamienne w jej naturze i tym, że nie za bardzo je zmieniała, było to, że gdy otrzymała zawiadomienie, że rzeczywiście będzie miała jakieś kłopoty i to jednak skończy się sprawą sądową, to, to wszystko co zrobiła w sakramento, to dziewczyna pracowała już dla innego domu pogrzebowego. Zresztą, tego samego dnia, gdy otrzymała zawiadomienie, że jednak będzie rozprawa za to, co zrobiła w sakramento, to wyleciała z tej pracy, ale nie z powodu tego, że jej pracodawca dowiedział się, że będzie ona oskarżona o coś, co ma zresztą związek z przemysłem pogrzebowym, tylko po prostu w tej pracy, w której ona była, też domyśli się, że robi to, co robi. Jeśli myślicie, że wywiad Karen to była pewna rewolucja kulturowa, że ociepliła trochę wizerunek nekrofilów, w ogóle można go ocieplać, że być może dała do myślenia społeczeństwu, to owszem, dała. I tak naprawdę znów zawrzało. Tyle, że cały ten zgiełk nie był dobry dla Karen. Do tego stopnia, że kobieta musiała zmienić miejsce zamieszkania. Niektóre źródła donoszą, że musiała zmienić imię i nazwisko, ale trochę mi się to nie klei z tym, co wiadomo później o losach Karen, więc być może rzeczywiście żyje gdzieś ona teraz pod zmienionym imieniem i nazwiskiem, ale wydaje mi się, że nie zrobiła tego od razu po publikacji tego artykułu. W każdym razie na parę lat musiała się usunąć, tak aby opinia publiczna nie dawała jej w kość, bo kobieta po przyznaniu się, że lubi uprawiać seks ze zwłokami, że siebie taką akceptuje, no cóż, stała się wrogiem publicznym numer jeden. Zresztą jej historia również nie obeszła się bez echa, jeżeli chodzi o współczesną pop kulturę. W 1992 roku Barbara Gaudi nakręciła krótkometrażówkę o tytule We Seldom Look On Love, czyli Tak Rzadko Patrzymy Na Miłość, albo no zastanawiamy się nad tą miłością. I ta krótkometrażówka z kolei zainspirowała inną reżyserkę, tym razem Kina Niezależnego w Kanadzie, Lynn Stopkiewicz, aby w 1996 roku nakręciła ona film o tytule Kist, czyli pocałowany albo pocałowana. I ten film był dosyć głośny, szczerze mówiąc, bo wiele osób, które nie słyszało o historii, właśnie z powodu tego filmu ogarnęło, że właściwie to film ten jest nakręcony na faktach. Co ciekawe, podobno w tym samym roku, gdy film miał swoją premierę, to Karen Greenie. Podobno podróżowała po rejonach Ameryki Północnej ze swoją poezją, którą reklamowała i udzielała się też na konferencjach o nekrofilii, a także o dotyczących seksualnego wyzwolenia. Także jak to się miało do tej zmiany nazwiska rzekomej, to ja już nie wiem. No ale mnogość źródeł zawsze taka jest, że nie wszystkim można wierzyć. Podobno nawet Karen podjęła jeszcze raz próbę udzielenia wywiadu. I jak donosił magazyn Ezotera, który zajmował się dosyć ekstremalnymi przypadkami kulturowymi, a także tematyką horroru, pani reporterka Sally Jessie Raphael nakręciła wywiad z Karen Grinni, ale odmówiła jakiejkolwiek publikacji tej rozmowy, ponieważ z kolei Grinni odmawiała, aby wyrazić skruchę nad tym, co czyniła. Także ten wywiad nigdy nie ujrzał światła dziennego. I co najciekawsze, przynajmniej dla mnie w tych wszystkich kulturowych nawiązaniach, to Karen Greene była inspiracją dla rokowego musicalu, który miał taki sam tytuł jak jej wywiad z tej książki. Ten słynny wywiad, którego udzieliła jeden z niewielu. Jedyny, który przetrwał z źródłach internetowych. I musical o tytule Zatwardziała nekrofilka był, można powiedzieć, całkiem niezłym hitem i zebrał parę dosyć poważnych nagród. I tym nie jestem nawet do końca sama przekonana, czy optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Wpadajcie na Instagrama. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę albo komentarza, bo dzięki temu ten kanał nie umrze śmiercią naturalną i będzie mógł docierać do szerszego grona odbiorców. Tymczasem ja się z Wami żegnam i obiecuję, że w następnym odcinku będzie już, jak to napisałam na Instagramie, porządne piwpaw. Do zobaczenia. Pa!